Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne wagi i zapraszam Was na prognozę z kart Tarota na miesiąc kwiecień 2019. Przypomnę, że jest to czytanie ogólne, nie musi pasować do każdej sytuacji życiowej, każdego z Was. Dlatego zachęcam, żebyście sprawdzili swój znak ascendentalny. Link do strony, gdzie taki znak można sobie obliczyć, jest w opisie tego filmu. I może tam znajdziecie dodatkowe wskazówki. Odsłuchajcie sobie wtedy filmik z tym znakiem ascendentalnym i może połączycie to ze swoim znakiem słonecznym i skomponuje się w to jakąś całość, tak? Dobrze, kochani, a teraz zaczynamy. Jak już wiecie, karty mam potasowane. Teraz je tylko przełożę i już patrzymy, co tam u naszych wag będzie się ciekawego działo w miesiącu kwietniu. Energia, z jaką wchodzicie w miesiąc kwiecień, kochane wagi. 3 denary. Co pomaga bądź przeszkadza? 2 miecze. Ok. Wasze działania, jakie kroki będziecie podejmować? I znowu 2 dwójeczka, 2 buławy. No to widzę, że nie wiecie, którędy iść, nie wiecie, co macie zrobić, nie widzicie możliwości. No, dziwne, ale zaraz zobaczymy. Co odchodzi do przeszłości? Słoneczko. Dobra. Ok. O czym będziecie myśleć w tym miesiącu, kochane wagi? Co planować, analizować, nad czym rozmyślać? 3 miecze. Najbliższa przyszłość. Połowa miesiąca. 5 kielichów. Wasze czynniki wewnętrzne, Wasz nastrój, Wasze emocje, Wasze przekonania, odczucia. Królowa mieczy, Wasza energia, otoczenie, przyjaciele, dom, rodzina, współpracownicy, 7 denarów, Wasze obawy bądź nadzieje, 10 denarów, I koniec miesiąca. Rycerz była. Super. I w tle czytania 5 mieczy. Widać ładnie, wszystko widać. Pięknie. Dobrze, to zaczynamy. Moje kochane wagi, energia, jaką będziecie emanować, działać w tym miesiącu, mamy 3 denary. Tak jakbyście się skupili na pracy, przyjęliście może jakąś ofertę, jakiś projekt realizujecie, nowa praca, nowa umowa, nowe zlecenie, szlifowanie warsztatu, zdawanie egzaminów, karta dopracowywania szczegółów, tak? I Wy się naprawdę nad tym skupiacie i chcecie dokładnie wszystko pięknie zrobić, tak? Wywiązać się z jakiejś umowy, z jakiegoś zobowiązania. To jest projekt, to jest umowa, zlecenie pracy i to bardzo dobrej pracy, za którą naprawdę będziecie mieli fajne wynagrodzenie. Co jeszcze? To jest dany egzamin, tak jak mówię, uczenie się, nauka, studiowanie, ale też fachowa praca. Zobaczcie, ta osoba tutaj na tej karcie, To nie jest jakiś podlotek, to nie jest jakiś uczeń, student, praktykant, tylko to już jest dojrzały starzec i widać po jego dłoniach, że on ten fach ma w ręku. To już jest mistrz, tak? On po prostu jeszcze się szkoli, jeszcze chce być lepszym, jeszcze udoskonala swoje umiejętności, ale już dużo umie. On ma ogromną wiedzę, doświadczenie w tym, co robi i jest naprawdę mistrzem, tak? I koncentruje się tutaj nad jakimś zleceniem, nad jakąś umową. Przyjął jakąś pracę, przyjął jakieś właśnie zlecenie, ktoś mu zlecił jakąś pracę i on się nad tym koncentruje. Więc kochane wagi, w tym miesiącu będziecie się koncentrowały na pracy i na finansach. Co Wam przeszkadza raczej niż pomaga? Dwa miecze, że jakieś jesteście niezdecydowane. Tak jakbyście nie wiedziały, w którym kierunku macie ruszyć. Ponieważ w działaniach macie dwie buławy, a dwa miecze to są myśli, czyli Wy tak naprawdę ani nie idziecie, nie ruszacie w żadnym kierunku, ani nawet nie podejmujecie żadnej decyzji, bo nie umiecie podjąć tej decyzji. Wy macie zakryte oczy, jesteście totalnie zblokowani, nie wiecie co dalej. Tak jakbyście nie wiedziały, jak z tym dalej ruszyć. Może jest jakiś fajny projekt, może zrobiłyście jakieś fajne rzeczy, nie wiem, wyprodukowałyście, czy naprawdę w pracy staracie się, ale Wam tutaj jakaś decyzja przeszkadza. Dwa miecze jest to niezdecydowanie, tak jakbyście nie wiedziały, którą drogą dalej podążać. Jakaś wewnętrzna blokada, bariera, dylemat między jakimiś dwoma możliwościami, ale to jest też zastój, tak? I taka troszeczkę bitwa myśli, więc być może tutaj jest jakiś zastój, jakaś blokada w Was. No coś byście chciały robić, ruszyć z czymś, bo jesteście naprawdę zdolne i naprawdę poświęcacie się tej pracy, tak? Ale jakiś zastój jest tutaj, jakiś korek się zrobił. I teraz tak, Wasze działania, dalej nic nie robicie, stoicie w miejscu. Zobaczcie, musicie się zdecydować, którą skrzynkę wybrać, tak? Czyli musicie podjąć decyzję, którą drogą iść. Czy wziąć tą buławę, czy wziąć tą buławę. Czy wybrać tą skrzyneczkę, czy tą skrzyneczkę. Musicie podjąć jakąś decyzję, a Wy na razie jesteście bierni, stoicie, ale nawet nie myślicie, nie planujecie, bo ogólnie dwie buławy to jest taka karta mówiąca o planowaniu, tak, czegoś, że dopiero stoję na rozdrożu dróg z mapą w ręku i zastanawiam się, którą drogą podążać, tak, którą ścieżką iść, ale Wy tego nie robicie, bo macie dwójkę mieczy. Czyli Wy w ogóle nawet nie myślicie o tym, żeby podjąć jakąś decyzję, tak? Dwójka mieczy. Nie widzicie kierunku działania swojego, nie wiecie, co macie zrobić. Jest totalna blokada. Ale musicie zacząć działać. Ruszcie się, kochane wagi, musicie którąś drogę obrać. Nie możecie tak stać i się zastanawiać. Karta też mówi o tym, że może będziecie chcieli wejść do spółki z kimś, tak? Bo dwie buławy to jest też partnerstwo. Ale to jest też wahanie się. Wy się wahacie, Wy się zastanawiacie. Nie wiem, czy po prostu ten biznes będzie Wam się opłacał, czy z tej pracy, nad którą siedzicie czasami po nocy i naprawdę dłubiecie, bo zobaczcie, te 3 denary to jest takie dłubanie, to jest takie koncentrowanie się, już takie doszlifowywanie szczegółów, tak? To nie jest praca taka na odwal się, na akord, żeby tylko zrobić. To jest takie już naprawdę siedzenie i robienie, bo Wy jesteście mistrzami. Ktoś Wam zlecił jakieś wielkie zadanie, tak, zrobić tego denara, bo Wy już macie doświadczenie, umiecie to robić. Wy jesteście mistrzami, a Wy nie wiecie, co dalej. Do przeszłości odchodzi karta Słońca, czyli jakiś sukces jest za Wami. Optymistyczna taka energia, która Was pchała do przodu, czyli tak jakbyście w przeszłości się napalili na coś, jakiś mieli super pomysł, który myśleliście, że przyniesie Wam sukces, a tu nagle jakiś zastój jest, jakaś blokada, nie wiecie, co dalej z tym zrobić. Karta radości, szczęścia, tak? Sukcesu, ale optymizmu, czyli mieliście nadzieję, że będzie dobrze, że będziecie mieli zyski z tego, że karta bogactwa, sukcesów, tak? Słońce. Takiego pogodnego myślenia na temat właśnie tej pracy, a tu nagle taka blokada. Stoimy w miejscu i nie wiemy, co dalej. I przez to, że stoicie w miejscu, to w tych Waszych myślach co jest? rozpacz, smutek. No bo coś byście chcieli robić, byście chcieli się realizować, a stoicie i co? I nie widzicie rozwiązania, no to zdejmijcie, kurczę, tą opaskę z oczu i wtedy zobaczycie, no, gdzie ruszyć. I mało tego, wy nawet nie pozwalacie sobie pomóc, tak? Bo wy grozicie tymi mieczami, żeście się zblokowały i tak jakbyście mówiły, no kto do mnie podejdzie, to go pokuje, tak? Nie chcecie żadnej pomocy w tej pracy, a tak naprawdę no nie ruszacie z miejsca, stoicie. 3 miecze, karta smutku, karta rozczarowania, takiego bólu emocjonalnego, tak? No i wy tak się czujecie, bo to macie w głowie, czyli tak nad tym rozmyślacie, że macie nerwy może, no. Macie takie nerwy, takie załamanie, że aż wam się już płakać chce, bo coś byście chcieli działać, a nie możecie, no jakaś jest blokada. No i teraz tak, najbliższa przyszłość, 5 kielichów. Znowu coś rozmyślacie nad tym, co było, a co się zmyło, co już nie ma. Nie rozpamiętujcie przeszłości, tak? No tu jakaś może być strata. W połowie miesiąca ktoś Wam może tutaj jakiś ból taki emocjonalny zadać, jakaś rozpacz, jakaś niedostrzegana pomoc, kochani, bo to, że te kielichy 3 się potłukły, no to trudno, no potłukły się, tak? Ale macie jeszcze 2, czyli macie z czego pić to źródło szczęścia, tak? Pamiętajcie, że no nie wszystko stracone jeszcze. Przestańcie być takimi melancholijnymi osobami, takimi rozczuliającymi się nad sobą, tak? Ja zaraz dopytam tutaj karty, bo to jest takie wszystko jakieś... Tak jesteście zblokowani w tym miesiącu, kochane wagi, tak jesteście, że to... I mało tego, wy się obawiacie o te pieniądze, które wpłyną do domu, tak? O majątek swój, o zarobki, o pensję, żeby zarobić. A jest, nie robicie nic z tym, no dlaczego nie podejmujecie jakichś kroków, decyzji, no użalacie się nad sobą, bo karta trójki mieczy w głowie, czyli to takie myślenie, dołowanie się, a nic mi nie wychodzi, dlaczego inni to sprzedają, a ja nie mogę, dlaczego inni pracują tylko 3 godziny i zarabiają tyle i tyle, ja siedzę nadgodziny robię i nikt nawet do ręki nie weźmie tego albo, nie wiem, nie zapłaci mi należycie za pracę, tak? O, chce mnie wykorzystać jeszcze. No to wasze nastawienie wagi, wy przestańcie tak myśleć, przestańcie mieć w głowie jakieś takie negatywne, pesymistyczne myśli, bo będziecie to przysiągać do siebie, no taki nastrój właśnie, no wróćcie do tego słońca. Niech zagości taki optymizm w was. I wtedy po prostu ta praca będzie. I będą te pieniądze, i będziecie się realizować, i będziecie robić to, co lubicie, tak? A nie wy się robicie, narobicie i co? I zastój, i nie ma nic, i nie ma pieniędzy, i wy jesteście już załamani i w ogóle. Wasze czynniki wewnętrzne, no królowa mieczy, czyli to jest wasza energia, to jest kobieta po 45 roku życia, z trygonu powietrza, bliźnięta waga wodnik, więc to jesteście wy ewidentnie. I wasze emocje, a jaka jest królowa mieczy? No może się wydawać taka niedostępna, chłodna z zewnątrz, ale jest bardzo mądra, inteligentna i umie podejmować decyzje. No to dlaczego wy tej decyzji nie możecie, tej 2 buław podjąć? No co tu się dzieje? No ja zaraz dopytam, no przecież królowa mieczy to jest osoba, która po prostu podejmuje decyzje i to szybko, jednym cięciem. Ona decyduje, tak? Kieruje się faktami, obiektywnymi zdarzeniami, tak? Intelektem, rozumem, jest wykształcona, oczytana, no bardzo mądra i wie, jak powinna postąpić. A dlaczego wy tu nic nie robicie, tylko stoicie sobie i nic nie robicie? Jakaś blokada jest, no i przez to macie stres, załamanie w ogóle jakieś takie, nic wam się nie chce już. Otoczenie, otoczenie 7 denatorów, otoczenie sobie cierpliwie czeka. Czeka na jakieś pieniądze. Czeka, aż coś dojrzeje, czeka, aż się coś zrealizuje, czeka na efekty tego, co żeście wcześniej zrobili, tak? Czeka. No i sobie czeka. 7 denarów. 7 denarów to jest też zastój, kochani. I to może być przerwa w pracy, tak? Właśnie dopiero czekamy na to, co się z tego dalej rozwinie, jak ta sytuacja dojrzeje, tak? I czy będzie z tego owoc czy nie, na takiej zasadzie. Wszystko zależy od sytuacji. Więc otoczenie razem z Wami tutaj czeka sobie. A na co Wy czekacie, to ja nie wiem. No i co? Wasze obawy, nadzieje na pieniądze. Pieniądze, pensja, wypłata. Pieniądze, które wpłyną do budżetu domowego, tak? Martwicie się o majątek rodzinny, może o mieszkanie, może o pracę. Ale chodzi tu o pieniądze, czy będziecie mieli z czego żyć, tak? Bo 10 denarów są to pieniądze, majątek rodzinny, tak? I Wy się o to martwicie, a kończycie miesiąc rycerzem buław, czyli wreszcie energia działania do Was wchodzi na koniec miesiąca, dopiero, kochane wagi, dopiero. Rycerz buław, co dla niektórych mężczyzna 30-35 lat, z trygonu ognia, baran, lew bądź strzelec, wysportowany, atrakcyjny, taki Kasanowa, zdobywca, łamacz ludzkich, damskich serc, podrywacz, no, flirt, romans z nim jak najbardziej, ale to też mówi o działaniu, o ruszeniu, o podróży, wyjazdach, wyjazdy zagraniczne, tak? Ale ruch, ogólnie ruch. Ten rycerz buław wreszcie Was ruszy z tego miejsca, gdzie tam żeście się zakorkowali. No naprawdę, no, blokada jest taka, że ten rycerz buław wpadnie po prostu i Was, nie wiem, weźmie na swojego konia i po prostu Was wypchnie z tej energii. Rycerz buław, karta przedsiębiorczości, karta pewności siebie, karta niezwykłego uroku osobistego, tak? No bo nie powiem, że nie, bo rycerz buław to się podoba kobietom. On jest namiętny, on jest taki wysportowany, taki... No, ale ogólnie chodzi mi tutaj o energię, kochane wagi, że wreszcie ruszy się coś do przodu, nie wiem, może wyjazd jakiś, może działanie jakieś, no zaczniecie być tymi przedsiębiorcami, zacznie się dziać coś w tej pracy, tak? Bo ewidentnie chodzi tu o jakiś Wasz projekt, coś przyjęliście, jakieś zlecenie, coś chcecie robić, ale jest zastój, jest blokada, co Was wkurza totalnie. Jesteście bezsilni tacy i po prostu, no... rozczarowani trochę, tak? Że wkładacie całe swoje serce w tą pracę, oczekujecie, że będą fajne pieniądze, a tu jest zastój, no nic, jakby ktoś zaczarował, tak? I to i dla tych wag, co na własny rachunek pracują, tak? Nie wiem, może w handlu, w rzemiośle, w rękodziele, ale i dla tych, które pracują u kogoś, tak? Mają swoich pracodawców. I może nie są zadowolone z wynagrodzenia, bo miały coś obiecane, jakąś podwyżkę, jakieś coś, a nie ma tego, tak? Jest jakiś zastój, jakieś, nie wiem, blokada. No i w tle czytania mamy kartę piątki mieczy. Piątka mieczy mówi właśnie o jakichś manipulacjach, wykorzystywaniu, oszczerstwach, awanturach, kłótniach, ale też dążeniu do osiągnięcia celu po trupach, tak? Że nie liczymy się z innymi, ma być moje na wierzchu. Więc może tutaj, kochane wagi, trochę, nie wiem, odpuśćcie już, nie tak za wszelką cenę. Nie za wszelką cenę. Dobra, dopowiadamy karty, bo tutaj widzę, że trzeba dopowiedzieć. Blokada straszna Was. No tak, jakbyście nie wiedziały, w którą stronę zrobić ten krok, gdzie ruszyć, gdzie zadziałać, gdzie coś... Zaraz zobaczymy. Dobrze. Proszę o wyjaśnienie karty dwójki mieczy. Dlaczego jest ta blokada? Rycerz denarów. No widzicie, kochani, i wszystko się zgadza. Bo Wy po prostu czekacie za pieniędzmi, a te pieniądze idą do Was tylko bardzo pomału. Bardzo pomału do Was idą, kroczek po kroczku. Będą to pieniądze, kochane, więc się odblokujcie, ale one po prostu idą stopka za stopką. Tak jakby dwa kroki do przodu, jeden do tyłu, tak? Bardzo, bardzo pomału, ale idą. To może być też spowodowane mężczyzną 30-35 lat, trygon ziemi, byk panna koziorożec, tak? Który ma Wam coś dowieść, nie wiem, pieniądze, towar, coś bardzo cennego, tak? I to jest spowodowane tą blokadą. Ja tutaj Kochani, robię to czytanie z naciskiem na pracę, bo w takiej jesteście energii pracy, więc ja nie będę tu wymyślać uczuć, nie będę wymyślać innych jakichś historii. Widzę, że jesteście w energii pracy, tym podążam dalej, tak? Więc czekacie za jakimiś pieniędzmi, za jakimś czymś cennym i to idzie do Was, ale bardzo pomału, więc musicie mieć cierpliwość, kochane wagi. No jeszcze po prostu nie smućcie się, nie denerwujcie się, no już nie rezygnujcie, bo już po prostu Wy jesteście zawiedzione tym wszystkim, tak? Ale bądźcie cierpliwe, jak ta 7 denarów tu podpowiada, bo to przyjdzie do Was, ale z niewielkim opóźnieniem. Dobrze, 2 buławy. Czego dotyczy ta decyzja? Co Wy musicie tutaj się zdecydować? No tak, na ten nowy początek, no, na ten potencjał, na ten nowy biznes jakiś, kochani, no. No to zdecydujcie się, no weźcie tą buławę i zacznijcie działać, no zróbcie ten biznes. No as buław, nowy początek, potencjał, to jest coś od losu Wam dane, tak? Impuls, siła twórcza, no Wy tworzycie tutaj. No to idźcie za tym ciosem, no weźcie tą buławę, weźcie te sprawy w swoje ręce i działajcie, kochani, no. Żeby coś osiągnąć, no to nie można stać w miejscu, zablokować się i powiedzieć, nie wiem, co mam zrobić, najlepiej nie wiem, co mam zrobić, żeby ktoś za mnie zrobił, tak? No tak się nie da, kochani, Wy musicie działać. No. Czyli as buław zmusza Was do tego, żebyście podjęli decyzję i ruszyli, tak? I zaczęli działać, i zaczęli się realizować, spełniać swoje marzenia. I osiągniecie sukces, bo as buław gwarantuje sukces. Jeżeli ten pomysł, tą pracę wdrożycie w swoje życie codzienne, to macie gwarantowany sukces. I pieniądze, tak? Dobrze, 3 mieczy. Dlaczego Wy się tak dołujecie tymi myślami? He. 6 kielichów. No właśnie. Bo rozpamiętujecie przeszłość, wspominacie coś, jak to było kiedyś, jakby to mogło być, tak? Czyli przestańcie rozpamiętywać, zacznijcie żyć życiem teraźniejszym, bo co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr. To nie są te czasy, co były kiedyś. Wszystko się zmieniło. Wszystko się zmieniło. Musicie się dopasować do teraźniejszości, tak? To nie jest taki handel, to nie jest taka praca, jak były kiedyś. No niestety. Teraz trzeba sobie wszystko wywalczyć i ten as buław daje Wam to, tak? Daje Wam tą szansę. Weźcie tą buławę i działajcie. Idźcie, ruszcie się. A nie płaczcie na rozlanym mlekiem. Co było, to było. No już nie wróci się to. To już stare czasy nie wrócą. To może być karta też, że dzieci Wam tutaj coś mieszają w głowie i przez dzieci jakieś smutki tutaj mogą być. Ale to tylko co dla niektórych. Raczej bym powiedziała, że siedzicie w przeszłości, rozpamiętujecie coś i żyjecie tamtymi chwilami, a nie koncentrujecie się na obecnej sytuacji. Najbliższa przyszłość. 5 kielichów. No zobaczcie, widzicie? Wy się wkurzacie, bo musicie czekać. Bo Wy już zrobiliście wszystko, czyli jakąś pracę wykonaliście, tak? I dopiero teraz musicie sobie poczekać. No i otoczenie też Wam mówi, żebyście poczekały chwilę, ale jednocześnie też działały. No bo jeżeli ktoś na przykład ma sklep, albo nie wiem, pięknie haftuje, nie wiem, robi anioły z gliny, no... różne jakieś takie, nie wiem, bibeloty, arcydzieło lub ogólnie zajmuje się handlem, tak? No to jeżeli nie pojedzie na rynek lub nie otworzy sklepu lub nie kupi towaru, no to jak ma zarobić te pieniądze? No trzeba coś zrobić, trzeba coś zacząć działać, tak? I wtedy trzeba cierpliwie poczekać. No coś zrobiłam, ale no to teraz muszę zachęcić klientów, rozreklamować się, dać ogłoszenia, tak? I to, co zrobiłam, musi dotrzeć do grona odbiorców i wtedy przyjdą pieniądze, tak? A dla tych, co pracują u kogoś, no to też muszą cierpliwie poczekać, bo być może jest jakaś zwłoka, tak? Bo być może jest teraz martwy sezon, no i szef też nie zarabia, tak? Jak szef nie zarabia, no to też nie ma na to, żeby Wam dać wypłatę, więc nie dołujcie się, bo jak będziecie tylko siedziały w tych dołujących takich energiach stresujących, to będziecie tylko przyciągać więcej nieszczęść do siebie. Bądźcie pozytywni jak w tym słońcu, tak? Wizualizujcie już sobie, że tak, mam pieniądze, że udało mi się, sprzedałam wszystko, szef super, wszystkie zamówienia przyjął, będzie miał kupę kasy, da nam wypłatę, da nam premię, tak? Tak podchodźcie do tego, kochane wagi, nie siedźcie, no Boże, no 3 mieczy i 5 kielichów, no to ładnie wy jesteście w depresji, nawet już prawie jakieś załamaniu, no tak się denerwujecie tym, no przestańcie, naprawdę. Nie warto, szkoda życia, mówię wam. Królowa mieczy. No, królowa buław. Czyli co Tarot mówi? Żebyście nie myślały, bo jesteście już mądre wystarczająco, tylko zacznijcie działać jak królowa buław, która po prostu jest fajną babką i taką po prostu bizneswoman, taką przebojową, dynamiczną, aktywną, która po prostu myk, myk, myk i wszystko pozałatwiane, tak? Bądźcie taką czarownicą, która sobie kreuje swoje życie. Działajcie. Działajcie, no buławy się tu sypią, żebyście przestały być w takiej, nie wiem jakiej energii. Takiego chciałabym, ale nie wiem, boję się. Nie, działajcie, działajcie, róbcie coś. No 7 denarów, nie będę tego rycerza buław jeszcze na koniec, ale to jest też wiadomo o co chodzi, że macie się ruszyć po prostu. Widzicie? Rycerz buław i śmierć. Czyli transformacja, macie się przeobrazić z tych mieczy, z tego płaczu na przedsiębiorców. No zobaczcie, ile tu buław wyszło, no. Gdzie Tarot radzi, zacznij działać, rusz się, zacznij działać, rusz się, zacznij działać. Daje ci ten potencjał, daje ci tą siłę. I śmierć jeszcze mówi, zmień swoje nastawienie, przeobraź się, zacznij być osobą aktywną. Śmierć też mówi, że koniec właśnie tego takiego zamrożenia, tego zastoju, tak? Tylko zaczyna się nowe, zaczyna się lepsze. Po tym bólu, tak? Bo śmierć zawsze zostawia za sobą ból, właśnie rozpacz, jakieś nieudane sytuacje stresujące, ale idziemy ku nowemu, my się odradzamy, tak? Ta śmierć po prostu transformuje was, przeobraża i daje wam obfitość. Jedno kończy, drugie zaczyna, tak? Zmieniliście się i odnowiliście, uwolniliście się od jakichś starych schematów i zaczynacie działać na nowo, na czystą kartę, tak? To, co dawne, to jest zniszczone. No super, kochani, bardzo się cieszę i zobaczcie jeszcze tutaj w tle kolejne 8 buław, czyli działanie i komunikatywność, komunikacja, czyli rozmowa, piszcie ogłoszenia, ogłaszajcie się, nie wiem... Szusujcie po tym internecie. Dobrze, zobaczymy jeszcze radę od mistrzów duchowych na ten miesiąc dla naszych wag. Czyli pamiętajcie, to na co czekacie, pieniądze będą. Ogólnie podsumowanie, ruszy się wszystko. O, widzicie, jeszcze wypadła sama afirmacja. Biorę pierwszą. Tak, ruszy się, widzicie? Tylko wy się musicie ruszyć. Ganesz, tak się nazywa, chyba hinduski jakieś bóstwo, już wam czytam, mistrz duchowy, co on wam radzi? Wszystkie drzwi stoją przed Tobą otworem i wyraźnie widzisz drogę, kochana Wago. Wszelkie wcześniejsze przeszkody zostały usunięte. Myśl pozytywnie o tej sytuacji, aby uzyskać najlepszy możliwy wynik. Widzicie, kochani, jak karty ze sobą współpracują? No myślcie pozytywnie, no nie myślcie tymi 3 mieczami, tymi 5 kielichami, no przestańcie się użalać nad sobą, no. Tylko zacznijcie myśleć pozytywnie, wróćcie do tego słoneczka i miejcie wiarę, że wszystko dobrze się skończy. No, poczekajcie chwilę na efekty swoich działań, ale zacznijcie działać. Dodatkowe znaczenie karty. Odpowiedź na Twoje pytanie brzmi tak. To dobry czas na podjęcie działań lub zmian. Zmiany, działania, pięknie. Twoje modlitwy zostały wysłuchane. Masz pozytywne wsparcie w tej sytuacji. Bądź pełen wiary. Amen. Nic dodać, nic ująć. Kochani, co w głowie, to w świecie dookoła Was. No niestety, no takie jest prawo dżungli i po prostu pamiętajcie, że no nasz umysł to jest taki doskonały komputer, tak, który po prostu realizuje nasze zachcianki. To jest taki super dżin. To, o czym myślicie, to się realizuje w Waszym życiu. Ja wiem, zaraz powiecie, że to tak ciężko, że jak się ma trudne sytuacje, choroby czy coś, to ciężko się cieszyć. Wiem o tym, zdaję sobie sprawę. Niejedną ciężką historię w swoim życiu przeżyłam. Też dostałam nieraz dupę. Ale żyję. Co mam zrobić? Muszę sobie radzić. Nie będę żyć na pewno ze złymi chwilami z przeszłości, bo po co mi to? Czy to mi da coś dobrego? Czy to mi pomoże? Nie, kochani, nie. Trzeba myśleć, że będzie dobrze. Musi być dobrze. Pamiętajcie, że nie ma takiej drugiej wagi jak Wy na świecie. Jesteście jedynym niepowtarzalnym egzemplarzem. Jesteście wspaniali. Więc walczcie o siebie, o swoje życie i myślcie pozytywnie. I uzbrójcie się w cierpliwość, bo to, nad czym długo pracowaliście i chcecie, żeby osiągnęło sukces, przyjdzie do Was już niebawem. Tymczasem pozdrawiam Was bardzo serdecznie, życzę wspaniałego miesiąca, samych sukcesów, spełnienia wszystkich marzeń, uśmiechu i pozytywnych myśli. Kochani, tego Wam życzę. Pozdrawiam cieplutko i do usłyszenia.